oglądamy niesamowite akcje, oczywiście w Stumble Guys! Tu jest jakiś smok, który... dobra, to co on zrobił w tym momencie to jest jakiś Dobra, to jest w ogóle stare realne. To jest moim zdaniem totalnie nierealne. A ten typ, co zrobi na tym bodze? Co? No co? Tak jak się nie tym, da! Jak po tym brzegu typu w tym momencie... Nie, dobra, odpad, ale powiem ci tak i tak, to co zrobił to jest po prostu jakiś normalnie totalny szok. Jeśli wy w ogóle chcecie więcej takich odcinek... Ej, dobra, Ja tak samo, chcę się tego nauczyć, słuchajcie, ci ludzie są po prostu niesamowicie. Albo teraz na tym ice, chłopcy normalnie wyskakuje. Chłopcy normalnie skacze. Jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, to oczywiście subskrybujcie i lajkujcie ten kanał, bo to jest mega ważne. Tak się a my da? Z Zaberką będziemy więcej tego oglądać. Ej, dobra, stary, moim zdaniem wszystko... Co się dzieje na tym odcinku? Tu jest jakiś szok. Nie, on tu przeżył, stary. On to ten zombiak przeżył! Ej, dobra, jakby ja nie rozumiem w ogóle, to jest poziom absurdu jakiś dla za wysoki, mnie też. No. Zobacz to w ogóle, jaki na stykę! No patrz, jak... Ej, niemożliwe to jest. Totalny, normalnie stykens i ja w to serio, totalnie ludziska normalnie nie wierzę. Tutaj w ogóle mamy jakiś Icy High. Wow. Gościu skakuje na górę, jak gdyby... Nie, stary, on ma Canon Climb takie sobie... Co? Jak on... dobra. Tak się da? Jeśli on próbuje to drugi raz, jak zrobi to dwa razy, to znaczy, że tak się da... Okej, stary, tak mi się chyba wydaje, że da. Tak, trzeba to w ogóle spróbować, czy to się naprawdę da, bo jeśli... A tu... to są cheaty akurat. Nie, ale... Ale jakby tak... Nie, no dobra, niemożliwe. Niemożliwe, żeby aż tak długo skakać na sobie i oni w ogóle do wody wskakują? Ej, dobra, to jest... Aha, nie, ej, dobra, walnęło ich. Ale to było śmieszne, bo ich normalnie wywaliło. Ten typo przeskoczył przez bloki i co, jeszcze raz przez... Aha, jeszcze dobra, raz Dobra, nie, no dwa takie farty naraz. Nie wydaje ci być to trochę podejrzane? No wydaje mi się to mega podejrzane. Dobra, co da się zrobić na Space Race? Tutaj sobie przeskakuje na ziomek. Na Space Race! I co? Tutaj się odbi... Jak to mądrze zrobił! Ej, dobra, no to robi wrażenie, nie? Fest. To robi, stare, mega wrażenie. Widzę, że typo naprawdę musiał tu mega długo trenować. A teraz... Ej, gdzie on w ogóle jest? W którym to jest miejsce? Aha! To jest tutaj? Ej, dobra, to trzeba stary sprawdzić. Ej, ale szczerze nie wiem. Średnio mi się chce wierzyć, że tam ale się ale wiesz, co mi się wydaje, że to może by było możliwe, ale trzeba by było to sprawdzić. Tutaj typo przez 4 bloki przelatuje. 4 bloki tam! Ej, ludziska, piszcie w komentarzu, czy to jest waszym zdaniem prawdziwe, czy to są jakieś w ogóle, czy zrobiliście coś takiego w Stumble Guysie? Wszystko, ludziska, piszcie. Ja oczywiście czytam komentarze, jestem naprawdę mega ciekawy, czy coś takiego kiedyś widzieliście w Stumble Guys. Na zdrówko, Berkę, napiszcie na zdrówko dla Berki i też będzie super ansko. Dobra, Lost Template! Wbije go ta kula i... Nie. Dobra, w to na pewno nie wierzę. Kula! Odbiła to może go kula! To może działało, stare, jak wiesz, gra miała 2 tygodnie. No ale... teraz robi nowym skinem. Nie wierzę w to. Ej, czyli to może być, jak to jest nowy skin, to może być to teraz, stare, zrobione. Ej, ale stary, nie wierzę, że jest aż tak duży błąd. Ej, dobra, trzeba to, stare, na pewno sprawdzić. Trzeba to jak się mu udało. Wow. Dzięki emocji, ale naprawdę, to co zrobił typo było naprawdę, słuchaj, normalnie wielki podziw. Tutaj ten ziomek też sprawdza, tu jest tak na styku. Okej, to na skraju samym tak, trzeba, no. Tak. I to w ogóle widzę, że to są tacy fachowcy, którzy mają jakiś finał zrobiony i tylko po prostu robią, dopóki się nie uda. A teraz, co ten typ... O, głowa! Nie! Ej, dobra, to było mocne. Wow, ej, dobra, to było potwornie. To mi się w ogóle chyba wydaje, że to są jakieś takie ten turniej, czy coś takiego, bo dużo osób nie, miało tego samego... Nie, to jest Infinity Blockdash, to są takie cheaty, że cały czas masz tą samą mapkę. A, no to chyba, że tak, dobra, teraz mamy Space Race'a. Zobaczymy, co ty wymyśli, dobra, leci tędy. Teraz się odbi... Znowu, słuchaj, odbija się w tym... Ej, dobra, nie, jest... ej, dobra, jak... To jest mocne! Jak? Ej, stary, jak on w ogóle to robi? To moim zdaniem jest naprawdę... I on to jeszcze raz zrobi, chłopie, on to jeszcze raz zrobi po drugiej stronie, jak gdyby nigdy ja to nie... próbowałem, ale nie da się, stary, lecieć na brzuchu jakby w tych odbijaczach. Czyli no? Mówisz, że za bardzo się nie... Aha, ej, to widziałem chyba. To jest usunięte, to już jest usunięte na 1000%, bo to mieliśmy na Discordzie dla twórców. A, rozumiem, ale powiem ci, jakby to działało dalej, to by było troszeczkę bardzo niesprawiedliwe, bo ktoś by tam cały czas by mógł siedzieć i normalnie naciskać tą spację i jak gdyby nigdy nic by w ogóle nie spadł. Dobra, teraz co oni wymyślą?
Tu jak wskoczył na łeby, ty nie widziałeś to, ej, stary? Ej, dobra. Totalnie do zrobienia, tak. Ale mega mocne. Mega mocne, że mu się to... Co? Na bombie! Chłop pływał na bombie! Co typ zrobił? To ja naprawdę nie mam pytań, a teraz... Jaki fart! Ej, dobra, wierzę totalnie, ale ja mega tak fart. Ja samo, nie? Ale totalny, naprawdę totalny fart teraz na jungle rollu. Co on może zrobić na jungle rollu, okej? Okay. Tak po boku skacze? Co? I tu jeszcze przyfarcił? Oj, stary, ale jazda w ogóle. Ej, dobra, to jest naprawdę totalna O! Co? Dobra, nie, stary, nie wierzę. Ej, ale no może jakoś tak, no ale w sumie... Nie, no to za mocne to jest w sumie. Nie, no ale jakby jakoś, no nie wiem, spróbował... To jest co? Tak się da? Wow. Chłopie, ja tego chcę się nauczyć, naprawdę. Ja tego ewidentnie chcę... Jakie to jest dobre? Ej, to działać, to ale nie działa. Ale to nie może działać, bo on podskoczył na dwie kratki wysokości. Ej, jak to by było naprawdę totalnie mocne. Gdyby to działało, to chłopie, powiedziałbym ci, że to by było naprawdę po prostu przed... Totalnie superanckie. Ja chciałbym, żeby w ogóle coś takiego umieć. Wtedy każdy turniej byłby po prostu mój. Dosłownie, słuchaj, stary. Każdy turniej byłby dosłownie mój. A teraz tak, co oni tutaj... Aha, oni skaczą na tych bombach. Ej, ale to nie próbowałem. To serio do przetestowania akurat. Ej, tu jest tylko, wiesz, ja się boję, że ta bomba może jakoś polecieć w drugą stronę. Ale właśnie patrz, wtedy... to wygląda na bardzo przewidywalne. Patrz, bardzo no tak jakby wygląda na mega S. No dobra, to nie było S. Moim zdaniem to totalnie nie jest S, ale dobra, Botbasha w tym momencie tutaj mamy. A, no wszystko jasne. A, tutaj mamy jakiś na Botbaszu, co tu jest? Lavaland. Lavaland, to jak gdyby nigdy nic, słuchajcie, Lavaland. No jasne, wiadomo, nie? No, wy też tak ludziska chyba macie w Stumble Guys, nie? Że tam Lavaland jest na Botbaszu, w ogóle jakie ja nie wierzę, no co to jest za gość jakiś? Ale chłopie, to są takie teksturki, jakby wszystko się zlewało ze sobą, co nie? To są tekstury jakby spod lawy, wiesz? No, tak jakby ta lawa normalnie wylatywała, a nie te takie, wiesz, te takie pionki. Bez kitu tak, słuchajcie, ludziska wygląda, a typu jak gdyby nigdy nic sobie, słuchajcie, skacze i jest zadowolony. Zadowolony z siebie i chyba teraz odpadnie. Albo nie, chłop nie... A, no i wow, tam była lawa. Wpadł. Let's go, tam była niewidzialna lawa. A teraz, dobra, co on tu wymyśli? Tutaj sobie... Wow, ej, to był... Co? On się... O kurde. What? Ej, dobra, to w ogóle to się da zrobić, co nie? Ja bym chciał się tego nauczyć. Jedno po drugim, dobra. Dobra, jest... jakie combo gość zrobił, mega nie? Mega combo i typ normalnie teraz 100 IQ. Pivot push, zobaczymy co typ zrobi. Dobra, przelatuję sobie tędy. Tutaj tak chyba... What? Był stary na brzuchu. Jaki fart. Był na brzuchu i poleciał pod młotkiem. Ej, dobra, to było serio dziwne. A jaki tu jest fart? Ej, dobra, po barierce. Naprawdę... Mega mocne, strasznie mocne. Mega mocne, a teraz z tymi flagami co on wymyśli, dobra. Aha, jak się uratował tam w powietrzu, dobra, Botbash. A, no wszystko jasne. To jest taki Tyfall, połączenie z Botbashem, to jest jednym słowem moim zdaniem, słuchajcie. No jasne, tak... rozumiem, ale przecież każdy tak ma, no nie no, na co dzień. Tak, to wcale nie jest, słuchajcie, jakieś dziwne. Przechodzisz na jedną mapkę, od razu jakby nie wczytuje ci się druga, tylko jest wczytana. Tak, no żeby tak, wiesz, aha, tutaj w ogóle sobie patrz, na Botbasha biegnie, bo tam się chce, wiesz, zagrać już, a teraz block dash i jakaś kolejna, słuchajcie, technika. Co? Jak go cofnęło? Ej, co? I on to jeszcze przetrwał? Nie, nie mówcie, że on... Nie! No co jest z typem? Ej, moim zdaniem ten gościu jest jakimś jednym z najlepszych graczy Stumble Guys. On może być, no on może być takim totalnie topem. No, moim zdaniem chłop gra po prostu tylko w Stumble Guys. Jakimś totalnym... Nie. Co? 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 Ej, on przeskoczył, nie wiem czy to jest realne. Naprawdę nie wiem czy to jest realne. Jakby tego się nauczył człowiek, to totalnie wygrywanko. Totalne wygrywanko. Dobra, teraz ten przeskakuje. I cyk, jak gdyby nigdy nic. Sobie tutaj elegancko normalnie przeskakuje. Nic mu normalnie chłopowi nie przeszkadza. Ej, dobra, jakby ja nie rozumiem, bo może on po prostu ma miliard godzin w tej grze i to są jego highlights i tyle. Mi się nie? Wydaje, że chłop normalnie gra. Aha, od samego tak, początku jasne. I stary, wszystkie normalnie giereczki swoje nagrywa, naprawdę. Mi wszystko się jasne, stary, rozumiesz tutaj, co się aha, dzieje, bo prawda? Co to jest? Laser Tracer i... Nie, stary, to jest boksowanie się w Stumble Guys. Aha, to jest Botbash!
stary, to był... Nie, stary, nie wiem. To był Bloodbath, tak mi się wydaje, bo czekaj, aż normalnie cofnę. Bo patrz, gościu jest na Laser Tracer i tutaj tak jakby skacze, a tam ludzi wywala i się wywalają. Ej, tak, to może być Bloodbath. Tak, to jest Beskidu chyba Bloodbath. Ej, no patrz, to musi być Bloodbath, bo był tam przy krawędzi. Ej, dobra, to słuchajcie, mi po prostu rozwala głowę. Teraz w tym momencie mamy, co tutaj gościu wymyśli? I cyk, no, o, tam jak przeklinił, że tam ty... Ej, dobra, bardzo co? Dziwne, bardzo. Ej, widziałeś dziwne. To, co zrobił przed chwilą, stary? Zobacz, patrz. Co? Jak to jak, zrobić ale... w ogóle? Ale jak w ogóle mu to wyszło, stary? Nie wiem, ale jakby to się udało, to byś mógł zrobić, stary, dosłownie każdą platformę. Jak to... Nie, no co do sekundy gościu wyliczył, co do sekundy było tam wyliczane. Tutaj też jak ziomek sobie normalnie radzi. Tu akurat mocno ziomek robi, no. Tutaj, ale wiesz co mi się wydaje, że ten ziomek może naprawdę tak ogarnąć tą grę. Jak on stara się cały czas robić te triki, to wiesz, tam jak cały dzień spędzi, to może za którymś razem. Tak, on po prostu już wyjdzie. Czai wszystko totalnie, no. No, tak mi się wydaje. Patrz, w ogóle tutaj gościu tak sobie przylatuje, jak gdyby nigdy nic. Tutaj sobie używa, on w ogóle na telefonie. Nic. Telefonie to robi, stary! On to na telefonie robi. Faktycznie, on jest mobilnym graczem, może tam on jest błędów coś. On jest na telefonie! Aha, a to... Co to jest za armata, chłopie? To nie jest armata, to jest potwór! Chłopie, widzisz tą armatę? Ale potwór! Ale ma normalnie armatę, chłop! Ej, dobra, on wejdzie do armaty, a te w ogóle śnieżki, które powstają z tej armaty, musz... Aha, to jest typowy normalnie przeskakiwanie przez ścianę. Dobra, teraz mamy Bloodbatha połączonego z czym? Co to jest, stary? Stary, to jest Bloodbath i Bloodbath, jakby wszystko rozumiesz, nie? To ja to jakby rozumiesz, no nie? Tak, no to jest przecież normalne, słuchajcie, ludziska. Przecież każdy, kto gra w Stumble Guysa, ma coś takiego. No przecież każdy to już widział nieraz. No serio, ja naprawdę nie kłamię. I teraz w ogóle patrz, ziomek... Ej, on gra na telefonie. Chłop, serio, jakby gra... jego skill jest za duży, nie? Tak, i to patrz na jego normalnie myszkę, co on tam robi, na jego rękę, zobacz, jak ja tam cię kręcę, ej, strasznie mocny jest ten gość, no. Ej, naprawdę, teraz Icy Hide i co on tu przekmini? Oj, dobra, on coś robi teraz totalnie nowego. Okej, znowu z tą górą, znowu typu z tą górą, coś. Ale jak mu to, jak on na tym stoi, stary, ja bym też chciał tam stać. Ja Jezu, no ej, dobra, to jest moim zdaniem, typ jest po prostu totalnie odjechanym graczem. I co ten typ robi, to ja cię po prostu. Ej, ale prostu że on jakby stamtąd nie spada, to jest mega mocne, nie? I on tam stoi normalnie, jak gdyby nigdy nic, nikt go nie wywali i siema, normalnie, elo, siema. Pivot push, wszyscy duchami! Ja Jezu, no ej, wiesz co mi się wydaje, że to są normalnie wszyscy z jakiegoś jego klanu i wszyscy mają normalnie duszki. Albo nie, podmienił może skina. Stary, mógł, właśnie chciałem powiedzieć, on mógł tekstury sobie na przykład podmienić, nie? No, tak mi się też wydaje, że mógł normalnie w plikach giergieczki sobie. Ale z drugiej strony, stary, no co, no po prostu ze znajomymi sobie wszedł, no jakby... No, ale powiem ci, sporo ma tych znajomych, sporo ma tych znajomych. No co, no całą rękę sobie wziął 32. A, o, a teraz tu, o, patrz, no, widzisz. Nie, tak halloweenowo to jest dosłownie, stary, halloweenowo po prostu zrobiony. Zrobiony normalnie, albo jakby w ogóle tak na event halloweenowy było, że każdy ej, ma takiego no, to by było albo mocne. Na przykład na Mikołaja każdy, nieważne kto wejdzie do giereczki, ma na przykład Mikołaja. To też by było naprawdę mocne, żeby tak... Albo, że do każdego skina jest czapeczka świąteczna. O! Ale powiem ci, to by było dużo zmieniania, a jednak jakby każdy miał po prostu skina, to też by było naprawdę mocne. Dobra, a tym piratem co on wymyśli? Tak sobie podskakuje, chce... gdyby nigdy nic. Co? I cyk! Wow, i cyk! Ej, mega to zrobił jak dobrze. Dobra, teraz bombardment. Aha. A, rozumiesz, jest... wszystko rozumiesz, prawda? To jest przecież typowy bombardment. Któż by się spodziewał, słuchajcie, jakiegoś innego trybu? Przecież nie, to no tak stary, normalny gierka, ja w taką codziennie przecież gram. No tak, my przecież gramy tak normalnie, tylko ja mam pytanie, gdzie tu są bomby, chłopie? Gdzie tutaj są bomby, bo ja ewidentnie nie widzę żadnych bomb, powiedz mi, chłopie. Co się dzieje w ogóle? Co ja naprawdę nie wierzę, co tu się dzieje, ale gdzie tu są bomby? Dobra, typ sobie jak gdyby nigdy nic przeskakuje, dobra, bloczek za bloczkiem. Nie, ja myślę, że tak naprawdę to nie jest bombardment, tylko po prostu to jest blok, dasz z podmienioną teksturą, dlatego nie masz bomb, dlatego nie ma no, statku, ale, nie ma rekina. Ale w ogóle jakby... Zmienić stary teraz mieć mapę z Bloodbatha, a grać w bombardmenta.
O kurde, to w ogóle jeszcze stary, nie widzisz w ogóle żadnych bloków, na których wstajesz, ani nic. To by było totalnie, słuchaj, normalnie odjechane. Dobra, on sobie tutaj, w ogóle jak mu dobrze idzie tak między nami, serio. On sobie przeskakuje normalnie wszystko, jak gdyby nigdy nic. Cyk sobie normalnie przeskakuje, tutaj sobie cyk jest. Ej, ten gracz jest naprawdę dobry, stary. Naprawdę, ten ziomek moim zdaniem jest naprawdę dobry. On to wszystko znaczy, stary, bo mnie się wydaje, że to po prostu, wiesz, jest jakiś turbo dobry gracz. To nie jest jakby lamus, no nie? Odpad! Odpad! Eliminacja była, ludziska! Jeśli wam się takie odcinki podobają, subskrybujcie, lajkujcie. No i cóż, pozdro!